Drodzy Państwo, to już ostatni odcinek cyklu koszulkowego. Koszulkowego tygodnia tak. Na dobre rowery. Z Michałem. Ta karuzela się nie zatrzyma nigdy. Nie zatrzyma. Dzisiaj naprawdę schodzimy w rejony, które dawno tutaj nie gościły, bo jest to cykl pod tytułem, znaczy to jest odcinek pod tytułem Najtańsze koszulki Endury. Tak. Na takie najtańsze, takie tak. Jednak techniczne, no bo generalnie, nie wiem, czy Endura ma też chyba po prostu bawełniaki zwykłe, które pewnie są tańsze, natomiast to są najtańsze koszulki rowerowe z kieszonkami, w takim kroju i o feature'ach rowerowych, jakie tutaj się pojawiły w ofercie Endury, więc Michał też będzie o nich opowiadał. To są koszulki dla klienta, który po prostu przyszedł po koszulkę rowerową, tak? Tak. Jeździ sobie tam na jakiejś krosówce, jeździ sobie na jakimś takim MTB najzwyklejszym, po prostu jeździ po mieście, gdzie tam chce i się świetnie bawi na tym rowerze i chciałby sobie kupić po prostu koszulkę, więc to jest seria Humvee właśnie dla takiego człowieka, który potrzebuje po prostu rowerowej koszulki. Nie napina się, nie musi świecić. Tak. One będą luźniejsze w kroju, więc jeżeli ktoś ma jakiś brzuszek, jakieś coś i niekoniecznie chce się nim chwalić, to wybiera sobie coś takiego i bez problemu tego sześciopaka pod tą koszulką ukryje. Są rozpinane gdzieś tam do połowy, więc w te cieplejsze dni można tutaj sobie ten dywanik, prawda, Sweter można wystawić. Dokładnie, sweter można wystawić. Łatwiej się tą koszulkę też będzie ubierało przez to, że ona się rozpina, wiadomo. Będą jakieś ciekawe takie rzeczy na ramionach, jak ktoś jeździ z plecakiem, żeby te ramionczka z plecaka nam się nie zsuwały, to jest to właśnie takie silikonowanie, które... Tu jest ważna uwaga, to absolutnie trzyma. Nie jest taka koszulka rowerowa typu koszulka szosowa. Widzicie już po tych rozwiązaniach, to jest tak jak Michał mówił, to jest po prostu koszulka rowerowa. Tak. Czyli jak powinna wyglądać koszulka rowerowa tak zwana, gdyby była po prostu dopracowaną koszulką rowerową. Tak. Tak to właśnie wygląda. Dla właśnie bardziej amatorskich użytkowników. Albo na przykład dla turystyki. Tak, ale ona ma wszystkie te rozwiązania z tych droższych koszulek, tak? Jest ta wentylacja gdzieś tam pod pachą, tych silikonów w tych miejscach, gdzie ona mogłaby się przesuwać, nie brakuje. Miałem mówić, że są tutaj, ale w sumie ona jest na tyle luźna, że tutaj by nie było to potrzebne, bo to i tak nie będzie opięte. Natomiast dół, żeby nam podjeżdżał i nie podjeżdżał, zawsze się to przydaje. Na przykład założycie plecak, tylko koszulka będą tak podjeżdżać. Samo kieszonki, z tą jedną kieszonką na zamek, czyli to wszystko, co jest w tych seriach szosowych, gravelowych, droższych. Pojawi nam się jakiś tam odblask, no bo tak jak mówiliśmy, koszulka jest gdzieś tam też, powiedzmy, amatorska, albo jak ktoś potrzebuje do jakiejś tam komunikacji po mieście sobie coś takiego włożyć, to zawsze będzie bezpieczniejszy. No i co? Można ją tak naprawdę też stosować z jakimiś najzwyklejszymi takimi shortami, tak. Dresikami, cokolwiek w czym nam wygodnie i nie będzie to głupio wyglądało, no bo ona, tak jak mówimy, jest luźniejsza, więc do luźnych gadków. Powiedzieć Ci coś, za co mnie branża znienawidzi? No. To jest koszulka, która gdyby była, a czy jest kolor też zielony, no nie? Ale tak naprawdę wielu producentów po prostu dopisałoby do niej słowo gravel i żeniłaby je za 500 zł. No jest to prawda. No bo to tak naprawdę to jest ta koszulka, po prostu można by tutaj dorobić taką ideologię. To można by, stary, dorobić taką ideologię pod zastosowania gravelowe, że tutaj wiesz, no na plecach z bukłakiem specjalnie paski na tych, odblaski, luźny krój, kieszonki z tyłu, no gravel pełnym ryjem wjeżdża. No, także to tak. Do uczciwość Endury, że sprzedaje po prostu to jako koszulkę rowerową za ile? 219 zł. No jest to naprawdę za... Nie, naprawdę spoko i kolorów chyba nie mamy wszystkich, ich tam jest po prostu pierdyliard. Zamówiliśmy takie, które się gdzieś tam fajnie sprzedają i o które często pytacie. Czyli szybki czerwony, klasyczny szybki czarny. Szybki czerwony dominuje wśród panów około 60. Nie wiem, o co chodzi, ale zawsze, a jest czerwony. Tak? Tak, zawsze stary. Ciekawe. Zawsze starsi panowie muszą mieć czerwoną koszulkę, czerwony kask. Pozdrawiamy wszystkich starszych panów wśród widzów. No. Napiszcie, dlaczego wybieracie kolor czerwony. Tak. To jest pytanie. Dzisiaj kontrowersyjnie. Uderzamy do konkretnej grupy. Napiszcie. Dokładnie. Jest też czarny, jest jakiś taki granacik. No i ten zielony właśnie. Gravelowa zielona. Bardzo tutaj pod jakiegoś rondo, ruta. Teraz będzie znowu, wiesz, jak znaleźli jeden sposób na gravelową koszulkę za pół ceny. Producenci ich nienawidzą. Tak. Dobrerowery.pl. Dziękuję. No, więc jeżeli byście czegoś takiego szukali, potrzebujecie na prezent czy coś takiego, to myślę, że jest to bezpieczna opcja. I rozmiarówka normalnie, dla takiego typa jak pan Michał, to MK, nie? Tak. No MK. Tam w ogóle jest nawet chyba do 3XL te koszulki idą, więc tutaj widać też, w co Endura celuje, w jakich ludzi. Tak. Jak nie jesteście super wycieniowanym sportowcem, który je raz na tydzień, to spokojnie też tutaj znajdziecie rozmiar. Tak. Na pewno. No. Dziękujemy, moi drodzy. Na razie, cześć.